kontynuacja reaktywacji Unreal. Etap 26. Celars Dasa Pass. Czyli ciąg dalszy poprzedniego poziomu. Muzyka jest taka sama jak w poprzednim etapie. Tu żeby dojść przez te kraty, to trzeba je otworzyć. To zaraz do nich dojdę tam. To trzeba iść tędy właśnie. Trzeba ich tu zabić. Jeszcze jeden. Nie ma, nie ma. O, ze snajperki pociski. Jeszcze jeden jest, sukiesy. Trzeba tą wajchę przestawić i tam się właśnie też kraty otworzą. Ale za kim tam pójdziemy, to tutaj są rybki do zabicia. Jeszcze se obskoczymy to. To jak się zacznie walka z przeciwnikami taka większa, to tu zajebista muzyka będzie lecieć. Co tu dużo mówić, przecież muzyka w Unrealu jest przezajebista. Tu są niedostępne drzwi. Trzeba wejść tutaj na górę. Tam jest brutal. To ja go zaraz dorwę. Skurczysyny mnie poorali, to nieźle. A jest uzupełnienie pancerza, co bardzo się cieszę. Kolejne naboje do snajperki. A i tam się na górze drzwi otworzyły. I one pewnie się zamkną. Nie. No, zamknęły się. Jednak się zamknęły. Tu jest Skari. Chyba. Nie. Ach, się pięknie rozpierdolił. Tu jest ta potężny ten mechanizm otwierający jakieś drzwi. Aha, to otworzyło. To zaraz tam wejdziemy. Brutala jeszcze chcę zabić. Ale ciebie zabiję z tego.
ciągnąć, nie ma nic. Tu jeszcze na górę można wejść, żeby tego Razorjacka wziąć. To jest całkiem spora ilość pocisków. A, jakieś ciała tam rozerwałem. Jakieś potężne echo było. Dobra, to idziemy, gdzie to się otworzyły te sztaby. Sky. Dobra, nie macie już. Jeszcze jeden. Aha, bo to jest tylko okrężna droga, bo te drzwi się nie otworzą, to dlatego te kraty się otworzyły. Tu jeszcze nie wejdziemy, ale będzie możliwość. One się później otworzą. Później będzie możliwość ich otworzenia. To ta ściana się też chyba odsunie. To tutaj trzeba po tych schodach iść, na górę. No, tu będzie tytan. To ja nie lubię tej sceny. Zapiszę sobie lepiej. Tu trzeba szybko ten przycisk przycisnąć. Jest. Nawet się nie będę nimi zajmował. Chyba Skari gdzieś jest. Trzeba będzie uważać, bo tutaj są wstrząsy, które tytan wywołuje i można spaść. Skarę jeszcze tylko zlikwiduję. Dobra. Oni są tam na dole właśnie. I tu trzeba skoczyć na dół. O, widzicie co się dzieje? Tego co się obawiałem. Jeszcze raz. O, widzicie co się znowu stało? Trzeba uważać. Znowu się nie udało. To trzeba będzie chyba normalnie zejść. Nie skoczyć, tylko normalnie zejść. I ten przycisk otwiera te kraty właśnie. I nimi trzeba zejść tutaj tym korytarzem w dół. Do tego samego pomieszczenia z drzwiami, co byliśmy poprzednio. Tylko że teraz jest tu inaczej. Tu była ściana, widzicie? I teraz jest korytarz taki wąski. Ta ściana się właśnie otworzyła i ukazała tą wajchę, a wajcha otwiera. Te kraty chyba tutaj za tymi podwójnymi drzwiami, no właśnie. To trzeba tutaj iść. Mocny był Skari. Tutaj i tą podwójną wajchą opuszczamy windę, a na tej windzie będzie Skari. Kurwa mać, spóźniłem się, za szybko puściłem pociski. Dobra, ale ciebie już nie ma.
I tą windą wjeżdżamy na górę właśnie. Fajnie, bo tam jest uzupełnienie zdrowia do 200. Super zdrowie, to mi się bardzo przyda, bo już mam trochę nadwątlone. No i ten przycisk przyciskamy i tam te kraty się właśnie otwierają, ostateczne. Rybki są. O cholera, jeszcze jedna jest. No i tam właśnie pod tą wodą otwieramy, żeby wyjść stąd. Ale jeszcze to zdrowie stąd chcę jeszcze wziąć. No i wychodzimy stąd. No, to teraz jest tutaj już ostateczne zejście. I tam będzie duża ilość tych. No jeszcze nie, ale tam będzie duża ilość kralów. To ja... Dobra, to najpierw idę tutaj. Później wam o tym powiem. No, już pancerza nie mam. Dobra. Tu gdzieś rybki jeszcze pływają. No, jest jedna. Musimy obskoczyć te pod wodą te właśnie miejsce. Tu jest ślepa droga. Wiem, zaraz tam do was pójdę, tylko muszę tutaj spenetrować to wszystko. Pięknie. Ten dźwięk upadania mięsa do wody to jest przezajebisty. Ten chlupot. To mi się bardzo podoba. Nie masz więcej rybek. A jest jednak. Nie wiem, jakim cudem się uchowała, ale na szczęście mnie nie ugryzła chyba. Dobra, idziemy teraz tutaj na górę, na te platformy. A i tu trzeba teraz szukać podwodnego tunelu. O, on tu jest właśnie. On jest niezwykle długi. To chyba nie zdążę wyjść, zanim się będę dusił. Bo nie mam scuba gear. Aparatu do oddychania pod wodą. Właśnie. Ale jest na szczęście już kolejne super zdrowie. I pancerzyk. Ach. Chyba przestawiłem tą wajchę, nie? Chyba tak. Dobra. No i wychodzimy stąd. Jest za, minimalnie jest za długi tunel, żeby zdążyć, za kim się będę dusił.
Zdążę. Nie. Minimalnie nie zdążyłem. Ech. Dobra, jestem z wami z powrotem. No, trochę było trochę ich tutaj sporo. Ale już ich wszystkich wybiłem, także można iść na górę. Tu chyba Skari będzie, albo i nie będzie. Jest. Hahaha. Skurwiel. Poszedł drzazgi. No i tu jest właśnie Scuba Gear, widzicie? I kurde, nie mam jak tam dojść do tego super zdrowia. Dobra, trudno. Nie ma to nie ma. Czy sobie powinienem save'a zrobić? I tą wajchą otwieramy właśnie wyjście. Dobra, wychodzimy stąd. I teraz ze Scubą Gear powinniśmy tam dopiero iść. A my żeśmy już wcześniej poszli. No dobra. Teraz trzeba będzie wyjść w to miejsce, gdzie jest Brutal. O, już zginął obok pierwszej salwy. Tu chyba jest ten Razor Jack. Ta amunicja do niego. Tu jest otwarcie w drzwi. Kurwa. Chuje. Jest tu coś? Nie ma nic. Dobra, tą wajchę przestawiamy. Co jest? Jeszcze się ktoś prosi o rozerwanie? Dużo tej amunicji do Iqbala teraz się znajduje. O, tu będzie kolejna długa walka z kralami. Niech ich szlak trafi. To ja se tu lepiej se tu zapiszę. Kolejny save. Posłuchajcie tej muzyki, jest zajebista. Pięknie.
Ja pierdolę. Nie po tym typu etap, gdzie po prostu celer gaz na pas.